Miasto Świebodzice i agencja koncertowa Applause Planet zapraszają na koncert legendy polskiego rocka. Zespół Budka Suflera w specjalnym koncercie Cień Wielkiej Góry, na który składają się utwory z pierwszych płyt zespołu. 20 października w hali sportowo-widowiskowej w Świebodzicach. Góry wysokie, wiem co z nami walczyć każe. Ryzyko śmierć, te są zawsze tutaj w parze. Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry, 20 października, hala sportowo-widowiskowa Świebodzice. Patronat medialny koncertu, Telewizja Twoja. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Podczas sesji Rady Miejskiej najbardziej burzliwymi tematami były w zasadzie trzy punkty porządku obrad. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemiej postanowił przedstawić radnym projekt uchwał, dzięki którym gmina Wałbrzych pozbyłaby się udziału w trzech spółkach. Mowa o spółce Wałbrzyski Rynek Hurtowy, spółka Park Przemysłowy w Wałbrzychu oraz wzbudzająca największe emocje wśród radnych spółka PEC, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. My praktycznie zgodnie z umową spółki zdani jesteśmy na tego, jeśli chodzi o kupno naszych udziałów, na właściciela większościowego. Tak jest, jak Państwo widzicie, w Albie było przez kilka lat. Tak jest i w tym przypadku. Jeśli więc zarząd spółki, dostrzegając tą sytuację i wiedząc o tym, że my jednocześnie chcemy te pieniądze pozyskać, bo są nam potrzebne przez najbliższe lata do inwestycji miejskich, zaproponował taką ofertę, a ja ją skwapliwie chciałbym przyjąć, bo to jest jedyna szansa przez następne lata, żeby uzyskać to, co się budowało przez ostatnie naście lat, a może nawet kilkadziesiąt. Uważam, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy przez pana Szołomyra, który ma bardzo dużą wolę, chwała mu za to, żeby zrealizować bardzo wiele inwestycji, ale niestety nie ma na to pieniędzy i ostatecznie łapie się na to, że będziemy zbywać nasze udziały w spółkach. Jedynie garstka radnych była przeciw sprzedawaniu 30% udziałów w PEC-u przez gminę Wałbrzych. Głównie w tej sprawie głos zabierała Alicja Rosiak oraz Cezary Kuriata. Burzliwa dyskusja i znowu jestem rozczarowana tym, że tak naprawdę trzech, może czterech radnych zabiera głos w tej sprawie, ma wątpliwości, a tak na dobrą sprawę na szereg pytań, przynajmniej tych, których ja zadałam, nie uzyskałam pełnej odpowiedzi. Moje wątpliwości przede wszystkim dotyczą wyjścia czy umorzenia udziału z PEC-u, gdzie posiadamy 30% udziałów, dlatego że nikt mi dzisiaj nie odpowiedział tak naprawdę, czy my mamy wiedzę, jakie zyski, które były deponowane na kapitale zakładowym, przypadałyby gminie, jeśli by je przeliczyć na udział procentowy właśnie w tych zyskach, a wiadomo, nie były nam wypłacone jako dywidendy, tylko deponowane w kapitale. Jaki jest cel tak naprawdę tego umorzenia, poza tym, że mamy ten udział mniejszościowy? I po co wychodzić w sytuacji, kiedy dziś prezydent mówi, że ta firma, czy ta spółka będzie się bardziej rozwijać, bo narzuca to Unia Europejska, będzie pozyskiwała dodatkowe środki unijne, czyli nie z naszej kieszeni udziałowców, ani też mieszkańców, tylko generalnie rzecz biorąc z zewnątrz, co podniesie jej wartość spółki. I to oznacza, że w przyszłych latach nasze akcje tam będą miały na pewno znacząco większą wartość jak dzisiaj. Z kolei zdecydowana większość radnych obecnych na sali popierała pomysł Romana Szołemeja, argumentując to m.in. tak jak radny Dobrowolski. Nie będziemy mogli już oferować w zamian za lojalność, za życzliwość, za jakieś tam inne zachowania, posady w Radzie Nadzorczej. Tam już nie będzie tej marchewki, którą do tej pory sobie rozdawaliśmy, ktokolwiek by nie sprawował władzy w ratuszu. I chociażby z tego względu jestem za tym, żebyśmy wyszli ze wszystkiego, co tego typu zachowania może robić. Dziękuję.
Opozycyjni radni zastanawiali się, dlaczego gmina chce pozbyć się udziału w spółce, do której nie dokłada nawet złotówki z budżetu gminy. Mówię, nie znam się na tym do końca, ale mówię, śmierdzi to i tyle. Dziękuję. Radna Rosiak przytaczała przykład spółki Alby, której udziałów również niedawno pozbyła się gmina Wałbrzych. Zbyliśmy niedawno Albę, dziś wzięliśmy za nią 6 milionów. Piotr Kuczkowski chciał ją zbyć, te udziały w 2007-2008 roku za 4, więc czas pokazuje, że im dłużej mamy te udziały, a te przedsiębiorstwa są dochodowe, bo one nie przynoszą strat, to lepiej się nie pozbywać, bo jak będzie krytyczny moment, no chyba, że mamy jakiś krytyczny moment, to wtedy zbycie takich udziałów czy ich umorzenie przyniesie nam naprawdę okoliczności takie no, dobrych pieniędzy. Ja po prostu wam się wrzucić na... Używanie tych argumentów po to tylko, żeby pokazać, że to jest decyzja dla gminy, może być niekorzystna, jest absolutnie nieusprawiedliwione. Ja przypominam, że w negocjacjach z Aldą wartość oferowana przed rokiem była 3 miliony, i zespół powołany przez prezydenta rekomendował nieprzyjmowanie tej oferty. Ta wycena po tych negocjacjach wynosiła dużo więcej, bo 7, i zespół rekomendował prezydentowi przyjęcie tego. Roman Szałemej kilkukrotnie podczas sesji przekonywał pozostałą garstkę radnych, którzy byli przeciw decyzji sprzedaży akcji spółki PEC. Proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ ona dla finansów gminy i dla przyszłości gminy stanowi jedyną, być może ostatnią szansę, żeby te pieniądze, które pozostały po tej prywatyzacji w 1998 roku, odzyskać, bo przez następne lata, panie radny, tej możliwości, jestem o tym przekonany, nie będzie. Efektem obrad sesji Rady Miejskiej było przegłosowanie przez radnych stosunkiem głosów 16-3, że gmina Wałbrzych pozbędzie się akcji wałbrzyskich spółek. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, 3 osoby były przeciwne, zatem większością głosów Rada Miejska przyjmuje projekt uchwały. Specjalistyczne urządzenia rehabilitacyjne stanęły na placu obok Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Ścieżka zdrowia wzmacniająca partię mięśni oraz zwiększająca cechy motoryczne pomagać ma przede wszystkim podopiecznym placówki. Narciarz, surfer i biegacz to urządzenia siłowni zewnętrznej, które zainstalowano przy ulicy Ogrodowej. Specjalistyczny sprzęt pomaga w ćwiczeniu poszczególnych partii mięśniowych. Zwiększa również cechy motoryczne jak koordynacja, siła i zwinność trenujących osób. Ogólnie wzmacniamy cały układ mięśniowy, wszystkie mięśnie i obręczy barkowej i biodrowej, wzmacniamy siłę, koordynację. Także wymarzone urządzenia do tego, żeby uatrakcyjnić zajęcia dodatkowo i na wychowaniu fizycznym, i zajęcia świetlicowe. Specjalistyczna siłownia zewnętrzna powstała z inicjatywy grona pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Nauczycielom udało się pozyskać fundusze m.in. z programu Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, prowadzonego przez wałbrzyską fabrykę Toyota Motor Manufacturing Poland. Dodatkowe środki pochodziły również od sponsorów. Bardzo dziękujemy sponsorom Nadleśnictwu Wałbrzych, które przeznaczyło mnóstwo pieniędzy na to, 5 tysięcy aż, a potem jeszcze kupiło kosiarkę, żeby można było tutaj wszystko kosić, żeby dzieci mogły z tego korzystać. Dziękujemy Sirbudowi i dziękujemy Ronalowi za to, że się przyłączyli do akcji. Dziękujemy burmistrzowi z Czarnozdroju. No i jak pan widzi, po zdobyciu tych wszystkich finansów udało nam się. Choć siłownia pomagać ma przede wszystkim w rehabilitacji podopiecznych szkoły specjalnej, korzystać z niej będą mogli również goście basenu oraz pracownicy okolicznych placówek i instytucji. Zapraszamy wszystkich, tu obok jest Urząd Pracy, zapraszamy oczywiście pracowników Urzędu Pracy, żeby przychodzili, korzystali z naszej ścieżki zdrowia, naszego Fitness 10. Przychodzi nas mnóstwo gości na basen, też widzimy często, że państwo tutaj korzystają, rozgrzewają się przed basenem. Obok jest szkoła numer 5, tutaj ksiądz proboszcz tak samo zaprasza. Także zapraszamy środowisko lokalne jak najbardziej, żeby korzystało, żebyśmy tutaj mogli wszyscy wspólnie korzystać z naszych urządzeń. Zespół Szkół Specjalnych planuje rozwijać siłownię zewnętrzną, wyposażając ją w kolejny sprzęt rehabilitacyjny oraz dodatkowe atrakcje dla mieszkańców miasta. Zajęcia wyrównawcze, staże, praktyki, targi, kursy czy wycieczki zawodoznawcze to tylko wycinek działań w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku. Ponad 100 milionów złotych pochodzących ze środków Unii Europejskiej uzdrowić ma sferę szkolnictwa traktowaną przez wiele lat po macoszemu.
tysiące godzin zajęć z kompetencji kluczowych, setki wyjazdów do specjalistycznych zakładów pracy oraz rzesze uczniów, którzy wzięli udział w stażach i praktykach. Podsumowano kolejną fazę projektu Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Jest on istotnie i bardzo rzetelnie nakierowany na dobro uczniów, na ich pełny rozwój w zakresie rozmaitych kompetencji czy różnorodnych kompetencji i na pewno jest on dla nich szansą sprawdzania się na etapie jeszcze edukacji zawodowej, ale już z myśleniem konkretnym na rynek pracy, który jak wiemy jest chimeryczny, jest zmienny. Można by rzec, że często wręcz nieprzewidywalny. Był moment takiego zahamowania wśród nauczycieli, obaw, wątpliwości, ojej, a dojazdy, a autobusy, a nie zostaną, a nie przyjdą. Tymczasem okazuje się, że w wielu szkołach zajęcia są w soboty i dzieciaki przyjeżdżają, chcą wiedzieć, chcą poznać, chcą wiedzieć więcej, chcą lepiej zdać egzamin, chcą podejść do egzaminu, chcą lepiej zdać maturę, bo ich przedmioty, te ogólne też w ramach projektu są realizowane. Projekt skierowany jest do szkół zawodowych i technicznych z całego województwa. Obejmuje swoimi działaniami m.in. takie kierunki kształcenia jak turystyka, elektromechanika czy informatyka. Cały pakiet zajęć dodatkowych, wycieczek do zakładów pracy, spotkań i staży u potencjalnych pracodawców sprawia, że młodzież chętnie uczestniczy w realizacji projektu. Bardzo ciekawą formą są wyjazdy zarówno na uczelnie, gdzie mogą się zapoznać z tym, co się tam dzieje, z nowoczesnymi pracowniami, wycieczki zawodoznawcze do centrów kształcenia zawodowego, gdzie również mogą poznawać, prowadzić zajęcia w pracowniach bardzo dobrze wyposażonych, lepiej niż w szkole, poznawać nowe, ciekawe zajęcia, umiejętności zdobywać. Praktyka, jaką odbywają uczniowie szkół zawodowych i technicznych oraz dodatkowe godziny zajęć wyrównawczych sprawiają, że można oszacować już wymierne efekty tego działania. Przełożyło się to przede wszystkim na znaczną poprawę zdawalności egzaminu maturalnego, ale również zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zwiększyło to również motywację do tego, żeby planować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, więc świadomość takiego samorozwoju znacznie się podniosła. Całe działanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Wydział Edukacji i Nauki oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Projekt rozpoczął się w styczniu 2011 roku, a jego zakończenie planowane jest na wrzesień 2014 roku. Mieszkańcy gminy Walin na remont drogi czekali blisko 40 lat i doczekali się. Widziałam te drogi, widzę Wrocław, jak się rozbudowuje pięknie. No i u nas też, no najwyższy czas. I super. Nareszcie. I super. I oby tak dalej. Udało nam się zakończyć remont drogi ulicy Wiejskiej, która tak na dobrą sprawę łączy dwie miejscowości, Michałkową z Walimiem. To jest 2,5 kilometra taki odcinek tej drogi. Koszt 720 tysięcy złotych, środki pozyskaliśmy z budżetu centralnego na usuwanie skutków powodzi. Cieszy mnie to, że możemy kolejną drogę tutaj przekazać do użytkowania dla społeczności lokalnej gminy Walin. Trwające kilka miesięcy prace związane z gruntowną przebudową ulicy Wiejskiej w Walimiu zostały zakończone. Droga powiatowa, która nie jest szeroka, była remontowana w taki sposób, aby nie zamykać całkowicie przejazdu, co nie zawsze jest normą podczas remontów tego typu dróg. W zakresie sprzętu i potencjału ludzkiego mogą zrealizować zadanie w krótkim okresie czasu, jak najmniej będąc uciążliwą ta praca dla mieszkańców. Mieszkańcy gminy, których domy usytuowane są wzdłuż drogi powiatowej, mimo swojego zadowolenia dodają żartobliwie, że przejazd jest zbyt gładki i mogłyby być postawione progi zwalniające, ponieważ wcześniej przed remontem ulica wyglądała jak ser z ogromną ilością dziur. Wcześniej, no to teraz to jest jak na stole. No, kiedyś, parę lat temu, no to było coś strasznego, dlatego sobie kupiłem inne auto, bo miałem takie sportowe. Teraz kupiłem sobie terenowe Jeepa, no bo tu już było coś strasznego, nie można było w ogóle jeździć. No tak, no nie da się tutaj akurat przygotować inaczej akurat tej drogi. Ta droga ma nawierzchnię asfaltową, bitumiczną, w związku z tym jest tak wyprofilowana i tak przygotowana, żeby można było z niej korzystać. Znaki drogowe, które nadal stoją przy drodze, najprawdopodobniej będą musiały zostać zmienione, ponieważ nie odzwierciedlają aktualnego stanu nawierzchni asfaltowej.
W ostatnim czasie starostwu powiatowemu udało się doprowadzić do remontu wiele spośród dróg należących administracyjnie w ich zarządzie. W samej gminie Walin powiatowych dróg jest blisko 60 km. W gminie Walin mamy 59 km dróg powiatowych. Jest to teren górzysty, więc w związku z tym wiele dróg jest jeszcze w złym stanie technicznym. Odbiór wyremontowanej drogi odbył się w terenie na końcowym etapie ulicy Wiejskiej w miejscowości Michałkowa. Ja mam nadzieję, że w tych latach 2006-2012, bo to już tak mogę powiedzieć i tą drogę też zaliczam akurat do dróg wykonanych, wykonaliśmy 18,5 km dróg w gminie Walin. No i muszę powiedzieć również o kosztach, więc w związku z tym jest to koszt w granicach w tej chwili 5 milionów złotych. Jakie starostwo poniosło, jeżeli chodzi o realizację tych zadań w tej gminie? Zarówno wykonawcy, jak i przedstawiciele starostwa zapowiadają, że wykonana nawierzchnia będzie trwalsza, ponieważ samej podbudowy jest 3 razy więcej niż na innych okolicznych drogach. Aż 8 drużyn koszykarskich zaprezentowano podczas piątkowego spotkania z wałbrzyskimi kibicami. Wśród nich znalazło się aż 7 zespołów złożonych z młodzieży, w tym jedna ekipa dziewcząt prowadzona przez Ewę Smaglińską. Głównym punktem spotkania była jednak prezentacja drużyny seniorów, która dzięki nowym sponsorom występuje pod nazwą KK Górnik Invest Park Trans Wałbrzych. Prezydent pewnego potężnego państwa powiedział tak: nie pytaj, co twój klub może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego klubu. Jestem głęboko przekonany, że zarówno zawodnicy, trenerzy, rodzice i spora część kibiców będzie mogła postępować według tej maksymy i oczywiście też o to jako zarząd państwa prosimy. Powstanie nowego koszykarskiego klubu jest zasługą połączenia sportowych ambicji 3 drużyn: JKKS Górnik Wałbrzych, KK Wałbrzych oraz Górnik Olimpijczyk Wałbrzych. Ekipa seniorów prowadzona jest przez Arkadiusza Chlebdę, którego celem na ten sezon jest awans do drugiej ligi. Zespół mierzy łącznie prawie 50 metrów wzrostu i dzięki takim nazwiskom jak Łukasz Grzywa oraz Sławomir Buczyniak założenie te ma się powieść. Ja wymieniam swoje pozostałe drużyny, na każdym meczu emocje i aby każdy mecz był zwycięski. Będziemy kroczyli od meczu, do awansu, do drugiej ligi, obyśmy zagrali już w przyszłym sezonie na nowej kali. Oprócz prezentacji pretendentów o awans wałbrzyskiej publiczności przedstawiono również aż 7 zespołów koszykarskiego Górnika złożonych z młodzików. Powstały one po połączeniu JKKS Górnika oraz KK Promet Wałbrzych i teraz występują pod nowym szyldem. Wśród zaprezentowanych ekip po raz pierwszy znalazł się również zespół złożony z dziewcząt, prowadzony przez Ewę Smaglińską. Kibice mogli zobaczyć także pokazy tańca, które mają zagrzewać wałbrzyskich sportowców do walki o wygraną. Podczas prezentacji odznaczono również działaczy sportowych związanych z wałbrzyską koszykówką, którzy zasłużyli się klubowi. Uhonorowani zostali Wojciech Krzykała, Jerzy Rytko oraz Mieczysław Młynarski. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz wsadów w wykonaniu prawdziwego mistrza w tej dziedzinie, Łukasza Biednego. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro.